Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj potestujemy sobie lampki ECL86 do tego naszego radyjka, który tutaj na forum żeśmy zrobili sobie takie wyzwanie. W studii pracuję nad częścią cyfrową. Słuchajcie, radio lampowe z częścią cyfrową, czyli nad... gdzie to leży? Tu. Nad... Oj, podpięty jest do częstotliwościomierza. Nad wyświetlaczem, który będzie zamontowany od przodu. No i wszystkie funkcje po prostu całego radia, nie? Cały panel. Tutaj będzie wskaźnik S-metra na OLEDzie. I enkoder. Przede wszystkim zadaniem takim, który żeśmy sobie tutaj wytyczyli, to od AM-u do 30 MHz. Ma pracować radiejkon i słuchajcie, i jest na tej zasadzie. Odpaliłem audio. W niedługim czasie zamieszczę to wszystko, będzie na forum piracz.pl. Tam w projektach będzie właśnie projekt. Ogólnie to jest zamysł taki, że się spotykamy jeszcze może w te lato i odpalamy na jednej antenie, porównujemy sobie nasze radyjka, nie? Dobra, bierzemy się do roboty. Słuchajcie, tu jest tak. Przede wszystkim, co zostało zrobione, to już było w wcześniejszych odcinkach, był zasilacz anodowy i zasilacz żarzenia. Oczywiście stabilizator 5V tutaj od tyłu jest zamontowany na płytce. Na tylnej obudowie, czyli ten duży TO3. 3A stabilizacja, prąd na 5 do tego właśnie, do cyfrówki. Cyfrówka będzie zamknięta w tym pojemniczku całym. Tu mamy audio na razie i będziemy sobie dzisiaj dobierać lampeczkę do audio. Także zrobimy to bardzo szybciutko. Oscyloskop jest podpięty pod trawko, głośnikowe nawinięte. Ok, czyli tak, na czym żeśmy skończyli, bo nie wiem, czy ten mikrofon czasem nie odbiera tutaj dźwięków z wentylacji. Dobra. Ok, włączamy. Jedziemy z pomiarem. Pierwsza lampka siedzi, włączone jest zasilanie anodowe 250 V. Tu mamy korekcję, bas sopran jeszcze tu też nie widać, no, to nic nie szkodzi. Generator podpięty, 730 Hz puszczamy na generator, wolumę na max i patrzymy, co się dzieje. Koniec lampy. Powiedzcie mi, co się dzieje. O, przytknęło i odpuściło po wyłączeniu zasilania. Czyli lampka uwalona. Dobra, nie będziemy jej brać pod testy, bo to niestety, ale już ta lampka coś boli. Ok. ECL86. Słuchajcie, 6 lampek musimy przetestować. Zaraz będziemy tutaj i dobrać najlepszą. Oczywiście, nie? Dobra, odpalmy zasilanie. Spójrzmy sobie na oscyloskop. O! Się rozgrzewa. Się rozgrzewa. Poczekamy, aż się dobrze to rozgrzeje. Słuchajcie. Oczywiście można dać więcej, nie, tej mocy, ale ja nie o to tu chodzi, żeby dać więcej mocy, tylko żeby sprawdzić przy pełnym sinusie, ma 3,56 V w piku. 3,60. Ustawmy sobie na generatorze poziom sygnału na wolumę. Równiutko na 4 V. A to będzie to strasznie piszczy, nie? O, dół łamie. Dobra, ok, 4 V.
4 V jest, wyłączmy. Czyli trzeba kondensator w katodzie zmienić. Bo najpierw dół zaczyna łamać, nie dochodzi do pełnej mocy. Dobra, 4 V w piku. Tutaj patrzymy 4 V w piku. Dobra, porównamy sobie teraz drugą lampkę. Porównamy sobie teraz drugą lampeczkę. Pierwsza, a się nagrzała. Drugą lampkę. Było 4 V. Nie zmieniam ustawień wolumę ani generatora. Słuchajcie, także bez tego słuchajcie. To się wytnie. Ok, włączamy zasilanie. Druga lampka. Włączamy zasilanie i patrzymy się na oscyloskop. Się grzeje. Się rozgrzewa. Jeszcze niczego nie ma. Ustawienia układu są te same. No, pojawia się, pojawia. Było 4 V w piku, tak? 4 V. Poczekamy, aż będzie pełny sinus. No, ta jest słabsza. Trzy osiemdziesiąt, czyli 20 setek, tak? Nie, 0,2 mniej. Dobra. Dobra, wygrasz się później. 0,2 mniej niż ta, czyli ta jest wyżej, dobra. Następna lampeczka. W sumie z 6 sztuk, już jedna wiemy, że jest na 100% załatwiona, ma przebicie. Z 6 sztuk na razie mam jedną taką jeszcze w miarę solidną. Ta pierwsza, jednak pierwsza najlepsza była. Dobra, co tu siedzi, czy nie siedzi? Siedzi. Ok, włączmy zasilanie, zobaczmy co się dzieje. Się rozgrzewa. Na razie jeszcze nic, grzejemy lampkę. Okej. Jedzie już. Ale co tu? Panowie, zobaczcie, jaka jest różnica. Tam było 4 V, a tu jest 0,7 V, nie? A może to PCC jest w ogóle? Żarzenie za małe. No niestety. Ta lampka to jest chyba nieco inna lampka. Zaraz zobaczymy, co na niej. Nie, no ECC86, ona już jest tak... Dobra, wygrasz się potem. ECL86, Telam. ECL86, można ją do kosza wyrzucić, szczerze. Ciekawy jestem, czy to trioda jest walnięta, czy pentoda siedzi, nie? Dobra, następna lampka. Jedna ma 4 V, druga ma 3,8 V. Dobra. Wkładamy kolejną lampkę. Włączamy zasilanie. Na razie nic. No i tak właśnie przetestujemy na gotowym układzie lampeczki. No, zaczyna się pojawiać. Jeszcze chwila, jeszcze się dogrzewa. Pełny sinus. Ile mamy? 3,80, czyli mamy identyczną jak ta tutaj pierwsza. Dobra, ok, 3,80. Jak ta. Wygrasz się potem, czyli mamy dwie identyczne, słuchajcie, można zrobić stereo wzmaka. I ostatnia lampeczka na dzisiaj.
Ostatnia lampeczka na dzisiaj. Rozgrzewamy lampeczkę. Na razie nic. Na razie nic. O! Czyżby nic? Ciemność widzę, co jest. O, zaczyna dopiero. Zimna była. Ale co to? Inny punkt pracy. Słuchajcie, inny punkt pracy żarzenia prawdopodobnie tej lampy. Ona dobrze pójdzie, tylko tyle, że za małe jest żarzenie, nie? Trzeba dać jej więcej prądu. No dobra. Czyli jednym słowem wyłączmy to. Piszczałkę, wyłączmy to piszczałkę, sprawdźmy tylko dokładnie, co to jest za lampa, bo to może być PCF. Nie no, 6,3 V. Aż normalnie wiecie, co tu jest, tak zdarty napis, ale porównamy sobie z tą. Wykonanie jest identyczne, tylko prawdopodobnie się różni. Może być, że ta lampka może być, no się, może 6,3 V, ja tu sam napisałem chyba, prawdopodobnie była mierzona kiedyś wcześniej. W sumie te są dobre, ta Polamo ma przybicie, od razu idzie do kosza, panowie, żeby nie było tutajże tego. A to jest PCL. Chociaż wykonanie jest identyczne, ale to może być PCL. Czekajcie, z czwóreczką. Ta jest z piąteczką. Okej. Czyli mamy dwie, o te dwie lampki są identyczne, to są sparowane, że tak powiem, już w tej chwili są identyczne. No dobra, jednym słowem, które to były? Tak jest, to idzie z powrotem, a ta jedna, zaraz ją umyjemy, bo jest najlepsza, ma 4 V. I zaraz zobaczymy, ile to wyciśniemy mocy z niej. Momencik. Okej, no cóż. Ja zapraszam na nasze, że tak powiem, pogadanki na temat radio. Słuchajcie. Na temat projektu. Projektu tego szerokopasmowego radia, nie? Na lampach. Taki jest zamysł. Zobaczycie, posłuchacie, się dowiecie, coś więcej. Każdy może brać udział. Jakieś tam nagrody będą przewidziane na pewno za najlepszy odbiornik własnoręcznie wykonany. No my tutaj z Uranem postawiliśmy, że to będą lampy, nie? Także ja odpalam tą lampeczkę i zapraszam do posłuchania. Pogadanki. Rozgrzewamy. Jeszcze nic. Grzejemy. Sprawdzimy pasmo przenoszenia przy okazji. No i koniecznie kondensator w katodzie. Kondensator w katodzie na triodzie. O, bo to jest trioda i pentoda, ECL86, czyli standardowy bambino. Okej, okay. Pasmo przenoszenia. Dwadzieścia 3 kHz w tej chwili. 2,5 kilo. 256 Hz.
do 2,5 kilo. Czyli pięknie. Czyli tak ma być. Poziom mocy. Łamie, zaczyna łamać. 2 wolty w RMS-ie. Z tego trawka. No bo tu jest takie trawko. Dobra, słuchajcie. 2 wolty w RMS-ie na tym trawku. Trochę mało. 2 razy 2 to 4. Przez 4 to mamy 1 watt mocy. Trochę mało. Trawko. Tylko wyłącznie trawko, nie? Bo to jest trawko zwykłe, sieciowe, tam nawijane. Nie nawijane, tylko zrobiona jest szczelinka powietrzna, żeby po prostu go nie dławiło. Ale trawko jest zwykłe, sieciowe, no. Karkasy są ze zwykłego trawka, to nie jest trawko audio. Dobra, to by było na tyle z mojej strony. Zapraszam do audycji.